Panie Pawle, od 3 miesięcy już pieniądze pan ma, dostaje pan tutaj do ręki, tak? A wcześniej chodził pan na obiady tam do ośrodka Monaru, tak? I tam dostawał pan obiady, tak? I cała renta przychodziła tam do ośrodka, tak? I kto pobierał pieniądze? I pan nie miał tej renty w ogóle, tak? Nie. Całe pieniądze, które tam były, tak? Kierownik brał. Całą rentę pana pobierał kierownik, tak? Andrzej, no. Andrzej czy Andrzej. Ten pan Kolczyński, tak? Czy kto? Tak. Pan Kolczyński pobierał wszystkie pana pieniądze, tak? Całość. Całość. I dawał potem panu coś z tych pieniędzy jeszcze? Nic nie brałem, bo nic nie chciałem. Bo tam chodziłem na odśniadania, obiad i kolację. To cały czas brałem. To było wszystko. Czyli dostawał pan śniadanie, obiad i kolację, tak? Tak. Ale na obiad dostawał pan tylko zupę, tak? Było, tak. W drugie danie było w niedzielę i w sobotę, tak? Tak. A oprócz tego dostawał pan na śniadanie tam jakieś pieczywo, tak? I na kolację. Tak? Śniadanie i kolację. I za to pobierano panu całą rentę. Tak. A w jakiej wysokości rentę panu pobierano? Nie wiem. Dużo pan ma renty? Dużo pieniędzy? No miałem, bo teraz nie biorę. Jak on zabiera więcej. No teraz ja rozumiem, że jest okradany, ale tam. Ile wcześniej panu zabierał pan Kolczyński na te obiady i kolacje? Ile pieniędzy panu z tego tytułu zabierał? 1300. No całość. To on pobierał, a mi dał to, co zostało po odtrąceniu kosztów za obiady, tak? I tak. Za kolację. Tak. Czyli ile pan dostał w sumie? Nie wie pan. Pamięta Nie. pan? Ile do ręki pan dostał pieniędzy z całej renty? Do ręki to brałem raz za czas, bo co miesiąc nie brałem. To tak też nie umiem wytłumaczyć. To ten sąsiad jest panu winny całą rentę? Na przykład wczoraj te, co brał, to miał mi przynieść do chałupy, to dał tej. Ona mamie. Jak ona ma na dole dziecko? Aha, to jest sąsiadka, tak? Tak. Stara gruba, ta ruda. To ona go dzwoniła na niego. Hela, nie? Hela. No. Hela. No. To policja powie, może pani by piła, nie? Bo ja na cukrzycę ja za mało dostanę. Gdzieś tego u nago chodzi, zygała. No. On tak. 3 razy. 3 razy, tak? Tak? Zabrał i nie dał nic. Nie jeszcze. Wczoraj na przykład pobrał, to obiecał mi do chałupy przywieźć. Ale przyszedł do chałupy i mówi, że tej dał. Zdół. No i tam miała mi przywieźć. Przynieść. Dobrze. Nie było jej jeszcze. Dobrze. To co panu przyniesiono pomiędzy 20 maja, kiedy dostał pan swoją emeryturę, a dzisiaj jest 10... Dwa razy dostał. 10 czerwiec. Dwa razy przy mnie dostał. Dwukrotnie dobrze. Była tutaj... Wartości koło wszystkiego, wartości było 22 zł. Czyli były tutaj dwukrotnie panie z opieki społecznej, tak? Tak. I przyniosły jakieś pożywienie panu Pawłowi, tak? A i pielęgniarka tutaj z ośrodka zdrowia w Sowiecicach. Inna była z dwóch. Ostatnio była inna. Aha, dzisiaj mamy 11 czerwca, tak? Serek datowany jest na 5 czerwca. No, woda. I takie jedzenie swoim podopiecznym przynosi
tutaj opieka społeczna, tak? Za jego pieniądze. Za pana pieniądze. Kupują panu przeterminowane rzeczy, tak? I przynoszą tutaj panu do jedzenia, tak? Tak. To jest pani Agnieszka Karpińska. Karpińska, no ona. Mhm. A ja do niej mówię, co z tego? Ja z panem nie będę dyskutował, a ja do niego przyszłam. Ja mówię, pani kasę zwinęła, a chłop umie je. I mu kazała tego. On dzisiaj był tutaj. On dzisiaj był. W tym, gdzie byłeś tam, nie? No, no. Byłeś. A był pan tam w Monarze, gdzie rzekomo tam mają panu dawać jedzenie, tak? No. I co panu powiedzieli? Nie dostał pan pożywienia dzisiaj? Nie. Dzisiaj mamy jaki dzień tygodnia? Dzisiaj 11. Ale jaki dzień tygodnia jest? Czwartek. Czwartek, tak? Czyli no. Dzisiaj jest czwartek. W czwartek był pan w Markocie i rozmawiał pan z kierownikiem Kolczyńskim, tak? Z kierownikiem pan rozmawiał tam w Markocie? Tak. Tak? I co panu powiedział? Że nie dostanie pan dzisiaj jedzenia? Nie. A dlaczego? Kiedy? Nie wiem. Nie powiedzieli kiedy, tak? Nie, tam coś o pieniądzach gadała, a nie pamiętam czyje, kto wziął. O. No, tego nie pamiętam. Ale no by dali, ja by dałem dzisiaj obiad. Ale gadała w poniedziałek mam przyjść. A, czyli dopiero w poniedziałek może pan dostać jedzenie, tak? A dzisiaj jest czwartek, tak? Tak, ja mam. I w międzyczasie otrzymał pan na tych 5 dni czy 6 no. Otrzymał pan dwa serki takie, topione to, i dwa taki, serki jeden przeterminowany, tak? Serek i parożek, tak? Tak, i konserwa rybna taka malutka. A i konserwę rybną, tak? Tak. Nie dostał pan ani jednego grosika. Nie. Od tej pani z opieki, która pobiera pana emeryturę.